Eksperymenty sztuki. Złoto. Każdy odcinek składa się z dwóch części. W pierwszej części pod tytułem Poznaj w teorii Ania Knapek opowie o historii wybranej techniki. Omawiane eksponaty będą wyświetlane po prawej stronie ekranu. W drugiej części pod tytułem Wypróbuj w praktyce Karolina Kudłacik pokaże, jak wykonać pracę omawianą techniką. Eksperymenty sztuki. Poznaj w teorii. Natura źle ukryła złoto przed człowiekiem, twierdził Pliniusz Starszy, rzymski autor żyjący w pierwszym wieku naszej ery. Ludzie wydobywają złoto, a złoto wydobywa z ludzi to, co najlepsze, zamiłowanie do piękna i duchowość oraz to, co najgorsze, chciwość i zawiść. Nie dziwi zatem, że złoto jest obecne w twórczości artystycznej człowieka od ponad 5000 lat. Jakie właściwości złota zdecydowały o jego popularności? Czym było dla kolejnych pokoleń twórców? Żeby poznać pierwszą cechę złota, która zdecydowała o jego popularności, przenieśmy się do Mezopotamii. Jest to kraina w Azji, znajdująca się w dorzeczu Eufratu i Tygrysu. Rozwinęła się tam jedna z pierwszych cywilizacji starożytnych. Wśród rozkwitających tam ludzkich siedzib znajdowało się także miasto Ur. W granicach tego miasta archeolodzy odnaleźli gigantyczne cmentarzysko, które funkcjonowało przez około 300 lat. Pomiędzy 2000 grobowców odnalezionych na tym cmentarzysku znaleziono 16, w których zachowało się pełne wyposażenie. Nazywa się je grobowcami królewskimi z Ur. W grobowcu królowej Puabi, pochodzącym z około 2600 roku przed naszą erą, znaleziono między innymi dość niezwykłe nakrycie głowy. Składa się ono z trzech części. Pierwsza okala głowę na wysokości czoła. Część ta składa się z ułożonych na zmianę niebieskich paciorków i złotych, płaskich dysków. Paciorki ułożone są w czterech rzędach, jeden pod drugim. Natomiast złote dyski przypominają kształtem wahadło zegara, którego okrągła część opada poniżej linii paciorków. Wewnątrz każdego dysku znajduje się okrągły niebieski kamień. Druga część nakrycia głowy okala ją po środku. Składa się z nanizanych na sznurek dość dużych liści, poprzedzielanych również niebieskimi paciorkami. Trzecia część nakrycia głowy znajduje się na jej czubku i składają się na nie trzy złote kwiaty. Każdy z nich ma 8 płatków i dość grubą, długą łodygę. Innym ciekawym zabytkiem znalezionym na cmentarzysku w Ur, lecz pochodzącym z innego grobowca, są rzeźby przedstawiające tak zwanego barana w zaroślach. Rzeźby mają mniej więcej 47,5 cm wysokości i przedstawiają barana. Barana, który tylnymi nogami stoi na niewielkim postumencie, natomiast przednie opiera na gałęziach drzewa, przed którym stoi. Sylwetka barana jest smukła, wykonana z drewna. Nogi i twarz zwierzęcia zostały pokryte złotem. Natomiast sierść jego na ramionach wykonana jest z niebieskiego kamienia lapis lazuli, a pozostała część z białych podłużnych muszli. Drzewo, o które baran opiera się, także wykonane jest z drewna i pokryte złotem. To drzewo stanowi pień, z którego u góry wyrastają dwie grube gałęzie, rozchodzące się jeszcze na pomniejsze gałązki. Na szczytach niektórych z tych gałązek znajdują się piękne, duże, złote kwiaty. Te dwa dzieła sztuki, o których przed chwilą opowiedziałam, są bardzo dobrym przykładem tej pierwszej właściwości złota, która w dużej mierze zdecydowała o jego popularności. Chodzi o kowalność tego metalu. Złoto jest materiałem, który stosunkowo łatwo jest modelować, z którego który jest dość plastyczny. Można je kuć nawet na zimno, co znacznie ułatwia proces jego obróbki. Ma też stosunkowo niską temperaturę topnienia, 1063 stopnie Celsjusza, co pozwala tworzyć nie tylko dość okazałe dzieła sztuki, które przed chwilą Państwu pokazałam, ale także bawić się w tworzenie miniaturowych precjozów, jak chociażby protoma byka ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Jest to niewielka głowa byka przedstawiona w formie maski. Ma niecałe 10 cm wysokości i niecałe 8 cm szerokości, więc zabytek jest naprawdę malusieńki. Pochodzi najprawdopodobniej z drugiej połowy drugiego tysiąclecia przed naszą erą. Głowa byka, sam jej kształt został wykonany techniką repusowania. Oznacza to, że uderzano w zimny metal młotkiem,
tak, że po drugiej stronie powstawał wypukły wzór, o którego osiągnięcie nam chodziło. Poza tym poszczególne części głowy zostały zaznaczone różnymi technikami złotniczymi. I tak linia prowadząca od nozdrzy do czoła została ozdobiona filigranem i granulacją. Filigran to pokrywanie powierzchni jakiegoś przedmiotu, czy też wykonywanie go z bardzo cienkich drucików układanych w pożądany kształt. W przypadku naszej głowy byka są to malusieńkie kółeczka. Technika granulacji zaś polega na przylutowywaniu do powierzchni metalu malutkich kuleczek, granulek, też wykonanych z metalu, więc to jest ta część od nozdrzy do czoła. Z kolei policzki i czubek głowy byka ozdobiono także techniką filigranu. Oczy, nozdrza, pysk są repusowane i obwiedzione filigranem. Natomiast rogi zwierzęcia zostały przylutowane i również oplecione tym cienkim filigranowym drucikiem. Ze środkowej Azji przenieśmy się teraz do Egiptu. Niewielka rzeźba mierząca 11 cm wysokości to figurka z brązu, przedstawiająca zwartą, jakby stojącą na baczność kobietę. Rzeźbie brakuje stóp, lewej ręki oraz głowy. Jednak kobieta ubrana jest w długą, sięgającą kostek suknię na ramionczkach. Dekolt tej sukni jest mocno wycięty i układa się w kształt litery V. Suknia ma złoty, geometryczny wzór składający się z kółek, okręgów i wygiętych łukowato linii. Wzór sukni został wykonany techniką tauszowania, czyli pokrywania powierzchni metalu innym metalem. Tauszowanie jest najprawdopodobniej wynalazkiem właśnie starożytnych Egipcjan. I tu bardzo dobrze jest poruszyć wątek stosunku starożytnych Egipcjan do złota, ponieważ on doskonale ilustruje tę drugą cechę złota, która rozgrzewa serca i wyobraźnię milionów ludzi od tysięcy lat. A mianowicie chodzi o kolor. Ciepły, miejący się miodowym blaskiem. Barwa złota i jego blask kojarzyła się starożytnym Egipcjanom ze słońcem. Wierzyli, że bogowie mają skórę ze złota. W egipskich tekstach zachowały się informacje, przekazy, opisy posągów bóstw wykonanych całkowicie ze złota. Do naszych czasów dotrwał tylko jeden. Jest to mająca 17,5 cm rzeźba przedstawiająca boga Amona. Waży niespełna kilogram. Bóstwo ukazane jest w całej postaci, stojącej z lewą nogą wysuniętą lekko do przodu. W lewej ręce, która jest wyprostowana wzdłuż tułowia, Amon trzyma krzyż życia Ankh. Prawa ręka zgięta jest w łokciu, a dłoń spoczywa na nagim torsie. W dłoni tej Amon trzyma bicz. Na głowie ma płaską koronę. Do podbródka przymocowana jest sztuczna broda przypominająca warkocz. To jeden z symboli władzy faraońskiej. Amon ubrany jest w przepaskę biodrową, która sięga mu do kolan. Zabytek znajduje się obecnie w zbiorach Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku. Myślę, że warto powiedzieć tutaj, że większość złota starożytnych Egipcjan, jakie znamy, pochodzi właśnie z grobowców. Przykładem takiego przedmiotu jest naszyjnik, który ma kształt spłaszczonej i wydłużonej litery U. Baza tego naszyjnika została wykonana z drewna. Na drewno naklejono płótno i pokryto gruntem, na który następnie nałożono płatki złota. W płatkach złota wygrawerowano wzór, który przypomina koraliki. Mamy więc mieć iluzję prawdziwego egipskiego naszyjnika pełnego koralików. Po złocie złota powłoka jest obecnie w wielu miejscach spękana. Brakuje jej na brzegach, brakuje jej też w lewym górnym rogu przedmiotu. Jednak mimo upływu tysięcy lat złoto z egipskich grobowców nadal jest w świetnym stanie, ponieważ złoto jest bardzo odporne na działanie czynników zewnętrznych. Niestraszne mu są ani mróz, ani woda, ani upał. Może się wydawać, że czas nie ma władzy nad złotem, że jest ono nieśmiertelne. Stąd tak powszechne w kulturach starożytnych łączenie złota ze światem umarłych i bóstwami. Któż z nas nie chciałby być Krezusem?
Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, przyjrzyjmy się dziełu XVII-wiecznego malarza Kaspara van der Hecke. W centrum obrazu zostali ukazani dwaj mężczyźni. Młodszy ubrany jest w bardzo strojne szaty, ma też długi płaszcz zakończony trenem podtrzymywanym przez dwóch służących. Starszy mężczyzna ubrany jest bardzo skromnie, ma długą szatę sięgającą ziemi w kolorze czerwonym. Młodszy wskazuje starszemu na ułożone na lewo od nich bogactwa, piętrzące się złote naczynia, biżuterię, pieniądze. W tle rozgrywa się zupełnie inna scena. Płonie na stosie mężczyzna, a przygląda się temu zgromadzony tłum. Młody mężczyzna z pierwszego planu obrazu to Krezus, żyjący w VI wieku przed naszą erą bajecznie bogaty król Lidii, krainy leżącej w zachodniej Azji Mniejszej. Krezus po dzień dzisiejszy jest synonimem bogactwa, jakiegoś luksusu, splendoru. Jego rozmówcą jest Solon, reformator, który stworzył podwaliny demokracji ateńskiej. Krezus dumnie pokazuje swoje skarby, a Solon mówi, że nie gwarantują one szczęścia. Ilustracją tego twierdzenia jest scena rozgrywająca się w tle. Płonący na stosie mężczyzna to Krezus, po tym jak jego miasto zostało podbite przez wojska perskie pod dowództwem Cyrusa II. Spotkanie Krezusa i Solona nigdy nie miało miejsca. Zostało jednak opisane jako wydarzenie całkowicie fikcyjne przez starożytnych historyków Herodota i Plutarcha. Ta starożytna historia, chociaż fikcyjna, ma bardzo jasny wydźwięk moralizatorski. Podobnie jak inny, bardzo znany grecki mit, mam tutaj na myśli historię o królu Midasie, który zamieniał w złoto wszystko, czego tylko dotknął. Jego spełnione marzenie o możliwości zamieniania wszystkiego w złoto okazało się zgubne, a stworzone przez władcę złoto bezużyteczne. W mitologii grecko-rzymskiej mowa jest także o czterech okresach historii świata. Złotym, srebrnym, spiżowym i żelaznym. W Metamorfozach Owidiusz opisuje je w następujący sposób. Złoty był pierwszy wiek, była wieczna wiosna. Płynęły strugi mleka i słodkiego nektaru, a złoty miód uciekł z zieleniającego dębu. Po czym nastał wiek srebrny, gorszy od złotego. Trzeci wiek był spiżowy, surowszy, jeszcze bez zbrodni, ale już gotowy na wojnę. Ostatni jest czwarty wiek z twardego żelaza, wiek zbrodni, chytrości, zdrady i przemocy. Piękne moralizatorskie i filozoficzne opowieści nie przeszkodziły jednak szczególnie starożytnym Rzymianom w uwielbieniu złota. Zamożni Rzymianie dosłownie obwieszali się złotem. Biżuteria, zapinki ubrań, drobne przedmioty codziennego użytku. Wszystko aż krzyczało, z kim mamy do czynienia. Zatem kariera złota zaczęła się wraz z odkryciem jego kowalności, plastyczności i trwałości. Cechy te oraz kolor złota trwale powiązały je ze sferą duchową ludzkiej egzystencji. Złoto, uważane za kolor boski, kojarzono z tym, co wieczne, nieśmiertelne, doskonałe. Nie inaczej było w średniowieczu. Sztuka tej epoki pełna jest złota. W zasadzie nie ma chyba nastawy ołtarzowej, czy też dzieła sztuki z tej epoki, którego tło nie byłoby złote. Spójrzmy chociażby na Poliptyk Grudziądzki, nastawę ołtarzową z końca XIV wieku. Jest to monumentalny pentaptyk, czyli nastawa ołtarzowa składająca się z pięciu części. Na co dzień wierni mogli oglądać zamknięte skrzydła nastawy. Namalowani są na nich Chrystus jako mąż boleści, Matka Boska Bolesna oraz sceny związane z sądem ostatecznym. Postaci ukazane są na ciemnym tle. Po otwarciu pierwszej pary skrzydeł można zobaczyć sceny związane z męką Chrystusa. Otwarcie drugiej pary skrzydeł pokazuje nam sceny związane z macierzyństwem Marii, patronki zakonu krzyżackiego, na zlecenie którego nastawa została wykonana. Na tablicach środkowych zaś namalowano sceny ukazujące wywyższenie Marii jako Matki Boga. Dolna tablica pokazuje zaśnięcie Marii. Na górnej namalowano jej triumf, czyli przyjęcie Marii przez Syna w niebie i koronację na Królową Niebios. Tła scen wewnętrznych pentaptyku pokryte są złotem. Proszę sobie wyobrazić, jakie wrażenie musiało to robić na wiernych zgromadzonych w kościele. Ciemna na co dzień nastawa ołtarzowa po otwarciu jaśniała złotym blaskiem. W średniowieczu sztuka pozłotnicza rozwinęła się, co umożliwiło ozdabianie złotem dużych powierzchni.
Wykonanie tego złocenia, często dodatkowo tłoczonego w bogato ornamentowane wzory, nie było zadaniem łatwym. Złoto miało bowiem formę płatków, które tak naprawdę przyklejano na dzieło. Uzyskanie płatków nadających się do wykorzystania w dziele sztuki wymagało rozklepania go na bardzo cienki arkusz. Zajmowali się tym klepacze. Pomiędzy arkusze wołowego pergaminu wkładali złotą monetę bądź złotą blaszkę i rozklepywali przy użyciu ciężkich młotów. Następnie zaś przycinali arkusze do dowolnej wielkości płytek. W średniowieczu grubość płatka złota wynosiła około 1000 mm. Dla porównania dodam, że dziś standardowy płatek złota ma grubość 1/9000 mm, ale oczywiście robią to maszyny, a nie ludzie. Przed położeniem złota na powierzchnię dzieła należało tę powierzchnię odpowiednio przygotować. Pokrywano ją kleistą masą, do której płatek po prostu się przyklejał. Istnieje bardzo wiele odmian takich mas. Ja opowiem może o dwóch podstawowych. Pierwsza z nich to mixtion, spoiwo zrobione na bazie olejów i żywic. Najstarszy zachowany przepis na mixtion pochodzi z IX wieku i wymienia jako składniki m.in. olej lniany, gumę, żywicę oraz szafran. Kilka godzin po nałożeniu mixtion jest już suchy, ale nadal pozostaje lepki i można nakładać na niego płatki złota. Drugi to tak zwany pulment, utarta na luźną masę glinka z dodatkiem wody klejowej, z dodatkiem plastyfikatora, czyli substancji nadającej całej masie plastyczności. Podstawową barwą pulmentu jest czerwień. Współcześnie można ją dość łatwo zauważyć na średniowiecznych dziełach, ponieważ bardzo często prześwituje ona przez przetarte już jednak złoto. Od około XIV wieku pulmenty mają też inne kolory, na przykład żółte czy też czerwono-żółte. Na przygotowane podłoże pokryte pulmentem albo mixtionem nakładamy płatki złota. Jednak są one tak cienkie, że nie sposób chwycić je w rękę i po prostu położyć. Płatki złota i arkusiki łapano na specjalnie przygotowane do tego szerokie, płaskie pędzle, nazywane nastrzelaczami, i takim nastrzelaczem przenoszono na powierzchnię, na której miały się znaleźć. Kiedy cała powierzchnia była już pokryta płatkami złota, nakładanymi tak na zakładkę, było ono polerowane agatem. To nadawało takiej świetlistości i połysku złoto, i agat jest stosowany w pozłotnictwie do dziś. Potem nakładano kolejną warstwę złota, znowu polerowano i kolejną. Zazwyczaj były potrzebne 2 do 3 warstw złota, zanim cała powierzchnia była równomiernie ładnie nim pokryta. Oczywiście każdą warstwę polerowano osobno. Ludzie średniowiecza znali jeszcze jedną postać złota wykorzystywaną w malarstwie. Było to tak zwane złoto muszelkowe. Było to sproszkowane złoto ucierane z solą kuchenną i siarką, bądź z gumą arabską i białkiem. To złoto przechowywano w postaci proszku bądź takiej zawiesistej masy w muszlach małż, stąd też nazwa złota muszelkowego. Żeby móc nim malować, czy to na dużym dziele sztuki, czy na miniaturze w książce, trzeba było rozrobić je z wodą, stąd sam proces malowania przypominał nieco malowanie farbami akwarelowymi. W kolejnych stuleciach złoto nie wyszło z użycia, ale bardziej niż w malarstwie stosowano je w tkactwie, w zdobnictwie mebli, w rzemiośle artystycznym. Jednak złoto w malarstwie przeżyło jeszcze 5 minut swojej sławy za sprawą Gustawa Klimta, artysty żyjącego na przełomie XIX i XX wieku. Gustav Klimt w 1903 roku odwiedził Ravenne, miasto we Włoszech słynące z pięknych bizantyjskich mozaik. Tak zachwycił się tym, co zobaczył w Ravennie, że rozpoczął własne eksperymenty nad wykorzystaniem złota w swoim malarstwie. Często wykorzystywał technikę używaną najczęściej w meblarstwie, nazywaną pastilia. Polegała ona na pokrywaniu powierzchni drewna
płótnem, na które nakładano bardzo plastyczny grunt. W tym gruncie często odciskano z szablonów jakieś ornamenty, czasami bardzo skomplikowane, i na to nakładano złote płatki. Przykładem obrazu ze złotego okresu twórczości Gustawa Klimta jest portret Adele Bloch-Bauer, córki jednego z wiedeńskich bankierów. Modelka ma na obrazie około 26 lat. Jest wysoka, szczupła, ma bladą cerę i bardzo ciemne, wręcz czarne włosy, które upięte są w wysoki kok. Kobieta ma na sobie długą, opinającą ciało suknię z luźno zwisającym płaszczem. Zarówno suknia, jak i płaszcz są wykonane ze złota, pokryte różnorodnymi geometrycznymi wzorami. Tło obrazu również jest złote. Złoto znane ludzkości jest od tysięcy lat. W tym czasie odkryto bardzo wiele innych pierwiastków, minerałów, metali, które swoją ceną przewyższają złoto. Mimo wszystko to właśnie złoto pozostaje wciąż synonimem bogactwa, piękna, splendoru i blasku. Eksperymenty sztuki. Wypróbuj w praktyce. Złote płatki, o których mówiła Ania, wciąż są produkowane, więc jeżeli chcemy dodać swojemu życiu trochę złotego blasku, nic nie stoi na przeszkodzie, można je kupić i wykorzystać. Ale ja chciałam Wam dzisiaj pokazać nieco tańszą alternatywę. Jest to mianowicie szlak metal. Szlak metal to złote płatki sprzedawane w postaci takich cieniutkich arkusików w książeczkach, które są po prostu imitacją złota płatkowego. Wyglądają właściwie do złudzenia, tak samo jak one. Podobnie się je też nakłada. Występują w różnych wariantach. Czyli możemy kupić sobie książeczkę z płatkami. Możemy też kupić w postaci takich oto wiórków właściwie, wiórków, kawałeczków, które dają nam taki nieco mozaikowy efekt przy nakładaniu na powierzchnię. Możemy też kupić w postaci różnych kolorowych płatków mozaikowych. Tutaj mamy takie nieco opalizujące, srebrne, złote, miedziane w różnych odcieniach, które dadzą nam rzeczywiście taki piękny, jak z obrazów Klimta, efekt na naszej pracy. Ale to za chwilę, bo zanim zaczniemy przyczepiać, musimy przygotować naszą powierzchnię. Czyli niezależnie od tego, czy będziemy kładli na obrazie tak jak dawniej, czyli na tle naszego obrazu, wszystko jedno tak naprawdę, czy będzie to tektura, papier, deska, czy też płótno. Czy będziemy kładli na metalu, czy na drewnie, postarzając na przykład ramę, czy też w końcu na gipsowych sztukateriach, którymi możemy ozdobić naszą ścianę. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, żeby płatkami szlak metalu pokroić w ogóle całą ścianę albo na przykład front mebla. Trzeba go jednak na coś przyczepić. Do przyczepiania szlak metalu służy mikstion. Mikstion jest to płynny klej, może być olejowy, może być akrylowy, może być wodny. Ja wybrałam akurat ten wodny z przyczyny prostej, a mianowicie ma dosyć akceptowalny zapach i dosyć łatwo myje się z niego pędzel. Położymy nasz klej na zwykłe pudełko tekturowe, które wcześniej pomalowałam farbą akrylową. Ta farba ma tak naprawdę dwie funkcje. Po pierwsze, izoluje pudełko, czyli klej nie wchłonie się w ścianki tekturowe, tylko pozostanie na wierzchu i pozwoli nam na przyczepienie płatku. Po drugie, jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli nasz szlak metal pęknie na przykład na krawędzi, nie będzie gdzieś idealnie przywierał, to lepiej, żeby spod spodu wydzierał jakiś ciemny kolor. Tradycyjnie pulmenty, na które klejono płatki złota, były barwione na ciemną czerwień i to był strzał w dziesiątkę. On pięknie wygląda pod złotem, ale tak naprawdę może to być również ciemny brąz, granat, zieleń, każdy ciemny kolor będzie pod złotem fajnie wyglądał na tych pęknięciach. Oczywiście można też przewidzieć pęknięcia specjalne, jeżeli chcemy, żeby więcej wyzierało tego tła. I teraz sprawa jest prosta, miękki pędzel, odrobina kleju i bardzo, bardzo cienką warstwą nanosimy na pudełko. Dlaczego cienką? Dlatego, że klej będzie gotowy do użytku dopiero, kiedy będzie właściwie ledwo lepki. On musi niemal zupełnie przeschnąć. Zawsze wskazówki są umieszczone na mikstionie. W naszym przypadku to musi trwać minimum godzinę, ale im cieńszą warstwę położymy, tym tak naprawdę on szybciej wyschnie i szybciej będziemy mogli przystąpić do dzieła.
tyle, teraz czekamy godzinę. Pudełko wyschło już w sam raz, czyli bierzemy się do przyklejania szlak metalu. Co ważne na tym etapie? Bardzo czyste i suche ręce, żeby nic nam się nie przyklejało. Niektórzy używają czasami rękawiczek, takich bawełnianych, białych, a ja stosuję odrobinę talku, żeby ręce pozostały jak najbardziej suche. I teraz tak, technologie są różne. Można próbować to ściągać palcem, można używać pęsetki, ale ja sobie ułatwię trochę życie i zrobię to w ten sposób. Otwierając książeczkę, przykładam ją po prostu do powierzchni pudełka. Et voilà. I teraz tak, czysty, dosyć miękki pędzel, którym wgłaskujemy nasz szlak metal w powierzchnię pudełka. Krawędź, nadmiar to nie problem. Jest to tak cienkie, że wystarczy palcem oderwać. Nie musimy również wyrzucać pozostałych fragmentów, czyli przyklejamy je po prostu tam, gdzie nie dokleił nam się pierwszy płatek. Złoto w tle, a z dekoracji po prostu zeskrobujemy nadmiar. Boki pudełka, a właściwie boki wieczka pudełka, spróbuję wykleić tymi opalizującymi, małymi mozaikowymi fragmentami, żeby efekt był tym fajniejszy. I jakiś czas później, przykleiwszy miliony malutkich kawałeczków, otrzymujemy gotowe nasze pudełko. Częściowo złote, częściowo mieniące się odcieniami opalizującymi z prześwitującym obrazkiem. Co jeszcze możemy zrobić? No nie musimy polerować onyksem przez wiele godzin, żeby dodać blasku. Możemy pokryć na koniec, żeby zabezpieczyć nasze pudełko specjalnymi weniksami do szlak metalu, takimi, które dodadzą blasku albo wręcz przeciwnie, przyciemnią je i uczynią nieco bardziej retro. Ale to, kiedy już szlak metal bardzo dobrze wyschnie, czyli przynajmniej za 12 godzin. Eksperymenty sztuki. Pomysł serii Milena Bajer, Anna Knapek, Karolina Kudłacik. Koordynacja Katarzyna Drzewiecka. Oprawa graficzna Edyta Bystroń. Montaż Michał Dzierżak. Tłumacz PJM Tomasz Smakowski. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Partnerzy: Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wawerskie Centrum Kultury.